Cześć! Korzystacie z lustrzanek cyfrowych? Czy przesiedliście się już na aparaty bezlusterkowe? Czy taka zamiana jest w ogóle korzystna? Jak wypadają lustra na tle lustrzanek pod kątem optymalizacji pracy na baterii i ergonomii? Czy wybór dostępnych szkieł w jakikolwiek sposób ogranicza fotografa korzystającego z aparatów bezlusterkowych? I co zyskujemy, a co tracimy, przechodząc ze sprawdzonych lustrzanek na nowoczesne bezlusterkowce? W tym materiale opowiem wam o wszystkich różnicach między tymi dwoma rodzajami aparatów, aby każdy z was świadomie dokonał wyboru sprzętu, weryfikując jego wady i zalety. Moim zdaniem właśnie w ten sposób każdy powinien podejść do wyboru aparatu. Pamiętajmy, że każdy sprzęt ma swoje mocne i słabe strony. I chociaż ja sam używam już wyłącznie aparatów bezlusterkowych, to absolutnie nie pozostaje ślepy na ich wady. Jednocześnie ich zalety powodują, że do mojej fotografii takie aparaty nadają się moim zdaniem najbardziej. A jak jest z tobą? DSLR, czyli lustrzanki cyfrowe, to skrót od Digital Single Lens Reflex. Ten typ aparatów posiada wbudowane lustro, które umieszczone jest przed matrycą i pełni ono kilka funkcji. Kiedy nie wykonujemy zdjęcia, lustro jest opuszczone i światło, które wpada przez obiektyw, jest odbijane w kierunku wizjera. Dzięki temu, trochę jak w peryskopie, widzimy obraz. Gdy wykonujemy zdjęcie, lustro podnosi się, powodując, że światło nie jest już odbijane i może uderzyć w matrycę, która zarejestruje je jako obraz. Z tego powodu w momencie wykonywania zdjęcia słyszymy taki charakterystyczny trzask, a obraz znika z wizjera. Właśnie dlatego w lustrzankach mamy zastosowane wizjery nazywane wizjerami optycznymi. Obraz, który w nich widzimy, to prawdziwa reprezentacja sceny, którą będziemy fotografować. Z kolei w aparatach bezlusterkowych nie mamy lustra, więc nasz wizjer jest nazywany wizjerem elektronicznym. EVF od Electronic Viewfinder i umieszczono w nim mały ekran LCD, który wyświetla cyfrowo przetworzony obraz. Dokładnie ten sam obraz, który widzi nasza matryca. W tego typu aparatach nie jesteśmy także ograniczeni do używania wyłącznie fizycznej migawki. Teraz migawka ta może również zostać wyzwolona elektronicznie. Sensor zasymuluje wtedy użycie standardowej migawki. W większości aparatów zastosowano migawkę progresywną, ale w droższych modelach możemy natrafić na migawkę globalną. Jeśli ten materiał wydał Ci się ciekawy lub pomocny, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Znajdziesz u mnie więcej poradników dotyczących fotografii oraz ciekawe relacje z moich wypraw fotograficznych w terenie. Zacznijmy od rozwinięcia cech elektronicznego wizjera. Z racji tego, że obraz, który w nim widzimy, to bezpośrednie odzwierciedlenie obrazu, jaki zarejestruje matryca, możemy mieć podgląd realnej ekspozycji, jaką ustawimy. W lustrzankach cyfrowych widzieliśmy warunki takie jakie aktualnie panowały. Zmiana czasu naświetlania, przysłony ISO nie miała wpływu na ten obraz. W bezlustrach każda zmiana parametrów zmieni ekspozycję wyświetlanego kadru. Widzimy więc dokładnie to, co będzie naszym efektem końcowym. Elektroniczny wizjer wyświetla także histogram oraz dodatkowe nakładki, na przykład zebrę, która informuje o przepaleniach. Także inne specjalne efekty, które zamalowują na przykład elementy, które na zdjęciu są ostre. I te ostatnie są bardzo przydatne podczas ostrzenia manualnego. W wizjerze lustrzanek nie widzieliśmy dokładnie, czy zdjęcie będzie zbyt ciemne, czy może zbyt jasne. I owszem, nadal można było obserwować skalę światłomierza, ale końcowy efekt widzieliśmy tak naprawdę dopiero już po samym zrobieniu zdjęcia. Samo wchodzenie w menu podglądu zdjęć, aby ocenić, czy zdjęcie, które właśnie wykonaliśmy, się nam podoba, zyskało nawet swój przydomek, tak zwany chimping. Nazwijmy to roboczą małpowanie. Tak czy inaczej, wspomniane cechy elektronicznego wizjera w aparatach bezdusterkowych uznaję za oczywiste zalety. A jakie ma to wady? No cóż, w zależności od posiadanego modelu aparatu możemy natrafić na wyświetlacz dobrej lub gorszej jakości. Te najstarsze i najtańsze bezdusterkowce mają ekrany LCD niskiej jakości i ze słabym parametrem odświeżania. Ciężko więc niekiedy dobrze ocenić szczegóły sceny albo zaobserwować szybki ruch. Czy da się z nich komfortowo korzystać? Czy da się z nich precyzyjnie korzystać? Wydaje mi się, że tak, ale trzeba mieć na uwadze, że mimo wszystko oglądamy obraz wyświetlany cyfrowo. Najstarszy aparat bezusterkowy, z jakiego korzystałem, to był Fuji xt 31 pierwszej generacji. I pamiętam, że był to dla mnie wspaniały sprzęt do robienia zdjęć, ale zdecydowanie wolałem używać go z ekranem z tyłu aparatu. Z kolei moje obecne puszki, czyli Sony A6400, A73, A74 nie sprawiają mi żadnych problemów podczas pracy z wizjerem i korzystam z niego bardzo często. I tu ode mnie mała podpowiedź. Wiele aparatów ma w swoich ustawieniach odpowiednie opcje, którymi możemy dostosować jakość wyświetlania w wizjerze. Możemy na przykład obniżyć odświeżanie, aby trochę ograniczyć na przykład zużycie baterii, albo odwrotnie, podkręcić to odświeżanie na maksa, aby nie przegapić żadnej akcji. W wizjerze można też podejrzeć wykonane zdjęcia w bardzo słoneczny dzień, kiedy główny ekran jest zbyt prześwietlony albo zbyt ciemny. Bez lustra, które musi fizycznie opadać i podnosić się z ogromną prędkością podczas każdego robienia zdjęcia, w aparatach bezlusterkowych można korzystać z nieosiągalnych wcześniej czasów naświetlania oraz wykonywać więcej zdjęć w serii. Przy użyciu migawki elektronicznej często osiągalne są już prędkości nawet 30 zdjęć na sekundę, a to wcale nie jest maks, bo rekordowe wartości to nawet ponad 100 zdjęć na sekundę. Dla fotografów, którzy rejestrują akcje, jak na przykład sport albo dzikie zwierzęta, to jest ogromna przewaga. Ale uwaga, elektroniczna migawka może powodować niechciany efekt tzw. rolling shutter, który sprawia, że szybko poruszające się obiekty tracą swoje proporcje. Tylko globalna Globalna, podkreślam, migawka elektroniczna stosowana w topowych i jednocześnie najdroższych modelach całkowicie eliminuje ryzyko wystąpienia tego efektu. Elektroniczna migawka ma jeszcze jedną ważną zaletę. Jest całkowicie bezdźwięczna, a zatem możemy wykonywać dzięki niej zdjęcia zwracając na siebie mniej uwagi. I to jest z pewnością cecha, którą docenią fotografowie ślubni i fotografowie przyrody. Ja osobiście do zdjęć z zasiadki używam prawie tylko i wyłącznie migawki elektronicznej, i to jeden z powodów, dla którego zwierzęta podchodzą do mojej zasiadki na odległość nieraz kilku centymetrów. Lustrzanki cyfrowe korzystały już od dłuższego czasu z autofokusa, który opiera się na tzw. detekcji fazy. Ten system ostrzenia został dopracowany i wytestowany niemal do granic. Kiedy więc na rynek trafiły pierwsze aparaty bezlusterkowe ze swoim autofokusem działającym na trochę innej zasadzie, bo na zasadzie detekcji kontrastu, właściciele lustrzanek, którzy nie wierzyli w technologiczną przewagę bezluster, mogli odetchnąć z ulgą. Przez jakiś czas na rynku mało było aparatów bezlusterkowych, które dorównałyby lustrzankom pod względem celności autofokusa. Szybko jednak ten rozkład sił uległ zmianie. Autofokus w oparciu o kontrast został dopracowany i mocno ulepszony, a na dzień dzisiejszy można śmiało stwierdzić, że automatyczne ustawianie ostrości w aparatach bezlusterkowych jest na nieosiągalnym nigdy wcześniej poziomie. I mówiąc to, muszę zaznaczyć, że lustrzanki cyfrowe nadal są bardzo użytecznym narzędziem, jeśli potrzebujemy pewnego i dobrego autofokusa. Nie mam tutaj na celu sugerowania absolutnie, że lustrzanką nie da się ostrzyć. Niech przykładem będzie chociażby Nikon D850, który nadal jest popularnym wyborem, jeśli ktoś decyduje się na lustrzankę. Natomiast główna przewaga bezlusterkowców leży zupełnie gdzie indziej. Mamy dzisiaj dostęp do wybitnie celnych i szybkich systemów wykrywania oka i wykrywania obiektów. Polega to na tym, że aparat lokalizuje w kadrze oko ludzkie, albo zwierzęce, albo ptasie i przykleja się do niego, przykleja utrzymując na nim ostrość. Wykrywanie obiektów działa podobnie. Gdy w kadrze nie ma oczu, to fokus trzyma się obiektu, który wskażemy albo który sam wykryje. Wielu fotografów powtarza często, że ta funkcjonalność powoduje, że zapominają oni całkowicie o potrzebie przejmowania się ustawieniami ostrości, ponieważ aparat robi to za nich. Z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że trzeba naprawdę dobrego i drogiego sprzętu, aby w 100% zaufać aparatowi w kwestii utrzymania ostrości na oku ptaków i zwierząt, ale już nawet średniej i niższej klasy aparaty bezustrykowe w połączeniu z dobrym obiektywem Radzą sobie wyśmienicie z ludźmi, więc tutaj dla wszystkich fotografów portretowych i reporterów, jeżeli nadal siedzicie na lustrzance, to informuję, że bez lustro będzie dla Was ogromnym ułatwieniem w pracy. Korzystam z detekcji oka już kilka lat w swoich aparatach i w przypadku ludzi, nawet Sony A7 III, które obecnie dorwiecie za niecałe 5000 zł na rynku wtórnym, sprawdzi się w tym temacie rewelacyjnie. A i no, jakby tego było mało, to wykrywanie oka i obiektów działa pokrywając cały kadr, a nie tylko tak jak to było w lustrzankach, że im bliżej brzegu kadru, tym mniej pól autofokusami mieliśmy do wyboru. Ale znowu, jeśli weźmiemy sobie najlepsze topowe lustrzanki i zestawimy je ze średniakami, jeżeli chodzi o aparaty bezlusterkowe, to może się okazać, że nowoczesne bezlustra mogą zostać całkowicie zdeklasowane przez starsze sprzęty. I proszę mi nie wspominać w komentarzach, że jeżeli zestawimy lustrzankę A z bezlustrem B, to lustrzanka A wygra w kilku kwestiach. To jest krótki film na bardzo szeroki temat i nie jestem w stanie omówić tutaj pojedynków poszczególnych egzemplarzy i poszczególnych modeli aparatów, a przedstawiam wam jedynie najważniejsze cechy różnych typów tych sprzętów. Wraz z rozwojem aparatów bezlusterkowych otrzymaliśmy niesamowite udogodnienie w postaci stabilizacji matrycy IBIS, czyli In-body Image Stabilization, to stabilizacja obrazu polegająca na stabilizacji samej matrycy wewnątrz aparatu. I ten typ stabilizacji w połączeniu z systemem stabilizacji dostępnym w obiektywach powoduje, że możemy często wykonywać zdjęcia przy chorych wręcz czasach naświetlania, nawet powyżej jednej sekundy z ręki, bez poruszenia. W połączeniu z szybkim trybem seryjnego wykonywania zdjęć możemy jeszcze bardziej wydłużyć ten czas. Dobra wiadomość, jeśli chcecie przejść z lustrzanki na bezlustro, ale nie macie możliwości lub nie chcecie od razu zmienić swojej kolekcji obiektywów. Przy użyciu odpowiednich adapterów, ale pamiętajcie, że najlepsze efekty i praktycznie brak utraty jakości dają tylko oryginalne adaptery systemowe, możecie wciąż używać swoich szkieł z lustrzanek na aparatach bezlusterkowych. Jeśli chodzi o rynek obiektywów typowo pod bezdustra, to ucieszy Was z pewnością wiadomość, że wybór jest dość spory dla większości systemów. Moim zdaniem przoduje tu mocowanie Sony E i FE oraz Fuji X. Zaraz po nim jest Nikon Z z Canonem zamykającym stawkę. Niestety Canon jako ostatnia chyba marka otworzyła swoje drzwi dla producentów firm trzecich, takich jak Sigma, Tamron, Samyang, Viltrox, Laowa itd. Firmy te nie robią obiektywów tak idealnych optycznie jak robią to marki systemowe, ale często są prawie tak dobre optycznie jak i odpowiedniki z Sony Nikona czy Canona, przy czym kosztują znacznie mniej. Znacznie mniej. Zobaczcie sobie recenzję rewelacyjnego Samyanga 135 mm. Jego wada to jedynie nie tak szybki jak w Sony 135 autofokus, ale optycznie jest niemal idealnie dobry. Kosztuje połowę tego, co oryginalne Sony. No ale pamiętajcie, że te obiektywy firm trzecich idą na kompromisy także w kwestii wykonania i stabilizacji, której często po prostu nie posiadają. Warto jednak wiedzieć o ich istnieniu, bo jeżeli nie fotografujecie dużo akcji, to wolniejszy autofokus, ale za pół ceny, może być świetnym wyborem. I powinienem o tym wspomnieć chyba na samym początku, ale dodam jeszcze, że bezlusterkowce, przez brak konieczności posiadania dużego mechanizmu z lustrem wewnątrz korpusu, Mogą być mniejsze. I często tak jest. Te aparaty potrafią być bardzo małe i lekkie, szczególnie jeśli chodzi o APS-C. Ale ten trend też trochę się odwraca, bo użytkownicy zaczynają zauważać, że mały rozmiar niekorzystnie wpływa na przykład na chwyt i wygodę użytkowania przycisku. Wydaje mi się, że idziemy trochę w kierunku zwiększenia się gabarytów aparatów bezlusterkowych. Podpowiem też, że te najmniejsze aparaty korzystają też z mniejszych baterii. A przez naszpikowanie tych sprzętów elektronicznymi bajerami pobierają one też dużo więcej energii. Kupując bezusterkowca, kupcie sobie dodatkową baterię albo ze dwie. Ale też nie dajcie się złapać w sieć dezinformacji. Żywotność baterii w dzisiejszych bezustrach nie jest już tak tragiczna, jak na początku, kiedy te aparaty dopiero wchodziły na rynek. Już w aparacie z 2018 roku w moim A7 III zdarzyło mi się wykorzystać tylko jedną baterię podczas całego dnia spacerowania po górach. Czy warto zmienić aparat z lustrzanki na bezustro? Ja się cieszę, że to zrobiłem dawno temu, ale nie każdy potrzebuje cech, o których mówiłem w tym filmie. Szczerze wierzę, że najlepszy aparat to taki, który mamy pod ręką. Nie dajmy się zwariować, ale znajmy swoje potrzeby. Jeśli tylko uważacie, że wasz aparat ogranicza was w fotografii w jakiś sposób, to znajdźcie dla siebie taki, który pozwoli się wam rozwijać. Powodzenia!